Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy fantastyczny czas, kapitalna pogoda i doskonałe warunki. Przyjechaliśmy w tak piękne miejsce, że naprawdę jestem mega zadowolony. To jest wielki przywilej, że możemy spędzić tutaj z pół godzinki. Po horyzont nie widać w ogóle żadnych domostw, jest pięknie pofałdowany teren, tereny uprawne, ale też przecinane te pola zagajnikami, tam mamy z tyłu duży las, mega fajne miejsce, odcienie zieleni i dzisiaj tutaj polatamy. Mam 3 pakiety ze sobą, polecę pierwszy pakiet na GoPro, a później polecimy sobie już bez GoPro na większym ryzyku i zobaczymy, jak to wszystko będzie nam grało. Postaram się Wam też ten film skomentować, będziecie na bieżąco widzieli, jakie mam odczucia, jak to wszystko tutaj wygląda. Zapraszam Was bardzo serdecznie, już nie mogę się doczekać, żeby wzbić się w powietrze. Lecimy, let's go! Na pewno jedna z bardziej bajkowych sesji, jakie odbyłem w tym roku. Tym bardziej, że to sesja dla siebie. Jeszcze bardziej cieszę, że miałem dla siebie pół godziny. Mogłem wygospodarować i polatać tak dokładnie, jak sobie to wyobrażałem. A może nawet lepiej. Trochę wiało w tym dniu. Miałem tylko 3 akumulatory, jedną kartę pamięci, więc nie wszystko było optymalnie, jak to w życiu. Ale tak czy inaczej, loty genialne. Nie mamy może takich grani górskich jak w Szwajcarii czy w Norwegii, ale te korony drzew, one stanowiły genialny cel, żeby polatać nad nimi i to naprawdę mnie mocno tutaj nakręciło i fajnie się latało, naprawdę świetnie, genialnie tuż nad koronami drzew. Jeżeli chodzi o zasięg, on był bardzo przyzwoity, cały czas ja mam moda, latałem na O3. Jeżeli chodzi o protokół radiowy Crossfire, fajnie tutaj, zwykle trzymam się do 500 metrów, wiadomo, ze względu głównie na przepisy i żeby nie pokazywać ludziom na YouTubie, jak daleko można latać, ale to spokojnie wystarcza, taki promień 500 metrów. W zupełności wystarcza. Mogłem się oczywiście ustawić bardziej optymalnie, czyli troszeczkę wyżej na wzgórzu, ale i tak jestem bardzo zadowolony. Tak jak mówię, miałem dla siebie może nawet niecałe pół godziny. Słuchajcie, to była fenomenalna sesja, naprawdę genialnie się latało, szczególnie te zagajniki po mojej lewej stronie, super. Oczywiście ten dron jest w tym wydaniu dość ciężki, a życzyłbym sobie, żeby to GoPro było lżejsze, albo jakość już kamery najazdowej troszkę lepsza, ale mimo wszystko świetnie się latało. Krótkie 3 loty, ale jestem bardzo zadowolony, mega przeżycia, te odcienie zieleni, w ogóle świat z lotu ptaka wygląda kosmicznie. Tutaj mamy taki pięknie pofałdowany teren i starałem się wykorzystać rzeźbę i wykorzystać też właśnie układ tych drzew, żeby jak najciekawsze ujęcia tutaj zrobić. Mam nadzieję, że to fajnie odda przynajmniej te moje przeżycia w jakiejś części, bo wiadomo, że nie da się tego odwzorować. Nie da się tego odwzorować idealnie, trzeba to przeżyć po prostu. I z tą myślą Was zostawiam. Nagrywałem na GoPro 12 z filtrem ND16. Fajna sprawa, jedyne co, to muszę sobie w tym sezonie sprawić troszeczkę mocniejsze akumulatory, bo 2 minuty
To jest leciutko za słabo. Z tą myślą Was żegnam, pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!